Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj mamy IGC Special na ten weekend. Zobaczmy, który samochód będzie możliwy do kupienia na ten weekend. Bentley. 2 miliony gotówki. Jak widzicie, również sobie zacząłem zbierać tutaj gotówkę. Mnóstwo gotówki. No, zbierałem. Myślałem, że to będzie jakiś unikalny samochód, którego nie mam. Ale Bentleya już mam od dawna. Mam wersję Moloch. Czerwony Moloch chyba. I powiem wam, niebieski Moloch w zasadzie. Ale przemalowałem go na czerwono. Powiem wam, że ten samochód jest nieco słabszy od Lexusa LFA. Mam go w klasie A, na Gromlenach tuningowanych. Wymaksował się w klasie A. Proszę was uprzejmie. To jest wersja niebieski Moloch, ale tak zrobiłem go na czerwonego Molocha i jest fajnie, ogólnie taki undercover jest i w ogóle. No dobra, no. Krótko o Bentleyu. Czy się opłaca zbierać na niego 2 miliony gotówki? Ludzie, nie opłaca się. Lepsza jest Porsche GT3 RS, którą możecie również kupić za IGC, która pojawiła się niedawno. Także moim zdaniem się nie opłaca wydawać na niego 2 miliony. Powinien kosztować gdzieś 1,5 miliona co najwyżej, albo 1 400 000. Wyobraźcie sobie, ile musicie jechać na 500 000, żeby zdobyć 500 000, ile musicie jechać pościgów, ucieczek z drużynowych, wyścigów i w ogóle. Nie opłaca się. Poczekajcie do następnego IGC Special za tydzień, który będzie... Właśnie, co będzie za tydzień? Jeszcze nie wiadomo. Dowiemy się dopiero w piątek. Natomiast już wiadomo, że w kolejnej rotacji we wtorek będzie Lamborghini Murcielago Roadster, Lamborghini Miura SV i jeszcze parę innych koksów. Zaraz. Coś mi się tu nie podoba. Wejdźmy do garażu. Albo dobrze przeczytałem, albo przeczytałem źle, ale może te samochody będą po prostu wycofane, a pojawią się jakieś nowe. Zobaczmy, czy Roadster jest dostępny. Tak jest, Roadster jest dostępny, czyli te samochody jak... Takie samochody jak Lamborghini Murcielago Roadster, Lamborghini... Miura Super... Oho... Lamborghini Miura i parę innych gratów będą wycofane, a pojawią się zamiast nich inne wozy. Wait a minute. Czyli to oznacza, że dostajemy co weekend nowy samochód, niby specjalny, ale pewnie każdy go już ma. Dostajemy co tydzień, co 2 tygodnie. Nowe samochody, ale za 2 tygodnie one znowu będą wycofane. Czyli nie jest tak, że zabierają nam inne samochody, tylko zabierają nam te, które wprowadzili sami. Tak to chyba wygląda, ciężko wywnioskować. Ale ja również byłem naiwny, taki jak wy, i pozbierałem sobie dużo kasy, żeby kupić nowy samochód specjalny, który miał być unikalny. Tak myślałem, że tak będzie, a tak nie jest. To jest Bentley Continental Supersport, nic specjalnego. Za tydzień przyjrzymy się kolejnemu samochodowi specjalnemu, który może będzie kosztował mniej niż 2 miliony i który będzie równie ciekawy co Bentley, chociaż Bentley nie jest aż taki ciekawy. Dziękuję wam za oświetlenie, trzymajcie się, na razie i nie kupujcie. Hej!